co lubią wszyscy? Rap. Większość lubi. To prawda. No, kogo my Polacy lub co powinniśmy wysłać w kosmos? Tak dla jaj. No nie wiem, trudne pytanie, ale... polskich raperów. Naraz wszystkich, czy masz konkretnych? Naraz. Co ci daje moc? Dobra muzyka. O, no lubię sobie na słuchawkach puścić coś żywiołowego z rana, żeby nie usnąć na zajęciach. Wiadomix. Kurde, mocno. No to chyba Metallica i AC/DC. Sztos. Co ci daje moc? No, muzyka, miłość, przyjaźń. Sztosik. Co mi dodaje mocy? Wiara. Wiara, to, że nie jestem sama. Co mi daje moc? Znajomi. Co ci dodaje mocy? Co mi dodaje mocy? Ludzie, myślę, że słowa. Czego nie da się słuchać? Narzekania. Ja też tak mam, no. Disco polo. Ględzenia. Kobiet. Czego nie da się słuchać? No na pewno jakiegoś gderania nad uchem, jakiś takich żali. Czego nie da się słuchać? Gadania ludzi, którzy myślą, że wiedzą o ciebie wszystko lepiej. Jezu, no! A! Jest w końcu taka odpowiedź, o której marzyłem. Masz rację, Kuba. Co my, Polacy, powinniśmy, albo kogo, jako pierwsi wysłać w kosmos? Tak, just for fun. Puh. Tak dla jaj? Mhm. Tak, po prostu. Jako Polacy? moglibyśmy wysłać na przykład mnie. Co? Co poleciał na kosmos. No. Jest chętny jakby co? Mamy, możemy wysłać, ale to nie, jakoś to nie ma żadnego... No nie, by się na przykład... Słucham, no, wysłać, na pewno. Jak będzie co, to mamy tu Tymona jakby co. O kurde. Bigos. Co lubią wszyscy? Prezenty. Wszyscy lubią... święta. No raczej. Jedzenie. Co wszyscy lubią? Co wszyscy lubią? Jeść, dobrą muzykę, relaks, pieniądze, jedzenie. Rap. Wszyscy lubią jedzenie. Wiadomo. Czego powinniśmy unikać? Fałszywych znajomości, fałszywych ludzi. Nieprzyjemności, kłamstw. Złości. Powinno się unikać siedzenia na tyłku i nic nie robienia. Piękne słowa. Słuchajcie uważnie, tak. Lepiej być dzieckiem czy dorosłym? Dzieckiem. Czemu? Imprezy. Wiadomo. Starzy ludzie słabiej znoszą imprezy, to wiadomo. Moim zdaniem dużym dzieckiem, ja jestem dużym dzieckiem i się dobrze w tym czuję. Być sobą przede wszystkim. Sztos. Dzieckiem. Czemu? Bo się dostaje prezenty. Wiadomo, nie? Dzieckiem. Dlaczego? Sama nie jestem, jest rewelacyjnie. Dorosłym, bo każdy ma w sobie dziecko. Kurczę, geniusz mi się trafił, bardzo dobrze. O co ludzie się nie kłócą? O, dobre pytanie. Kurde, o co ludzie się mogą nie kłócić? Próbuję to ustalić od rana, stary, nie jest łatwo, wiem. O jedzenie. W sensie, że kto ma więcej, czy kto ma lepsze? Nie, po prostu, jeżeli się decyduje, na jakie jedzenie się idzie, zwykle osoby się zgadzają. Kurczę, to strasznie mądry w ogóle, nie zwróciłem na to uwagi. O co ludzie się nie kłócą? O nienawiść do teściowych. To prawda. Na co jesteś uczulona? Na nic. Na co? Raczej na nic. Na fałszywych ludzi, takich co kłamią. Okej. Okay. Na brak kultury. Na co jesteś uczulony? Na kurze jajko. Naprawdę? No i to jest jedna z wielu rzeczy. Pyłki. Na gluten. Naprawdę? Tak. Ciężko, nie? No trochę. Przywalona akcja w ogóle. Co chciałbyś zobaczyć na własne oczy? Zorza. Gwiazdy jakieś. W futbolu. Życzę ci tego. 8 cudów świata. Trzymam kciuki, żeby się udało. Jestem po odwiedzinach Muzeum Narodowym, to chciałbym zobaczyć młodzieńca Rembrandta w Polsce. Poważny zawodnik. Nie mogę powiedzieć przed kamerą. To powiedz mi na ucho. Faktycznie, nie mógł tego powiedzieć. Co chciałbyś zobaczyć na własne oczy? Na własne oczy? Stany Zjednoczone na pewno, chciałbym tam pojechać. Los Angeles? Życzę ci tego. Co chciałbym zobaczyć na własne oczy? No chyba Japonię. Chopina. Co chciałbyś zobaczyć na własne oczy? Ten odcinek.